Jak nastrój? Bojowy. Jaki plan? Bojowy. Witam wszystkich na finale Robinsona. Jezioro Maziarnia. Wielka Wola, Feder Cup 2023. Przed chwilą rozpoczęło się nęcenie wstępne. Jak widzicie, wylosowaliśmy stanowisko na tak zwanych betonach. Po cichu liczyliśmy na to, że organizatorzy wyłączą całkowicie ten sektor ze zmagań. Tym bardziej, że wczoraj trenowaliśmy po zupełnie drugiej stronie. Bartosz, stanowisko 34. Podczas gruntowania okazało się, że pod nogami mniej więcej do 15 metra leżą same małże, więc taktyka łowienia dziś to 20 i 36 metr. Jak widać, zaczął mocno zawiewać wiatr w twarze zawodników. Miejmy nadzieję, że nie wpłynie to za bardzo na celność dzisiejszych rzutów. Również warto zwrócić uwagę na to, że pogoda odwróciła się od warunków, które mieliśmy wczoraj. Wczoraj bardzo ciepło, bezwietrznie, słonecznie. Dzisiaj pochmurno, zbiera się na deszcz. Miejmy nadzieję, że mimo tego rybki będą chciały współpracować, a przede wszystkim uda się nam dobrać do tych większych leszczyków, które występują w tym zbiorniku.
I kolejna pstręga. I mała płoteczka. Druga godzina dobiega końca. Cały sektor się rozszalał. Wszyscy łowią leszcze jednego za drugim. Granie.
Niespodziewana ryba. Zleciła już do ciebie. Ja nie Rozpoczęliśmy właśnie 5 godzinę zmagań. Leszcze w tej części sektora cały czas padają regularnie u większości załogników, potem u nas, ale nasi sąsiedzi dorobili się bonusów w postaci złotych, tłuściutkich karasi, które na pewno podbiją im wagę o co najmniej 2 kilo. Ale walczymy dalej. O, chyba coś dużego skoro wstał. Może i nam trafi się złoty bonus. Jest złoty bonus. Piękny. Właśnie przed tym karasiem podjąłem decyzję, żeby zmienić przepon na grubszy w ostatnią godzinę i wranie karasia. Myślę, że na ten, który poprzednio łapałem, to bym go nie wziął. No, koniec. Jak wrażenia? No,
totalnie.